Siemacie ludzie, z tej strony Jacek Adamkiewicz, bo któż bo inny, i witam was w kolejnym odcinku miesięcznicy. Tym razem jest to miesięcznica kwietniowa, czyli w krótkich słowach żołnierskich podsumowuję, co wydarzyło się w miesiącu kwietniu u mnie na kanale, co tam wyrobiłem, nakręciłem i stworzyłem. W kwietniu oprócz oczywiście miesięcznicy za miesiąc marzec, którą możecie sobie tam gdzieś obejrzeć, co wydarzyło się na kanale w marcu, jeżeli was to interesuje, a nie jesteście z moim kanałem na bieżąco, pojawiły się dwa materiały, a nakręciłem tak naprawdę 3 albo 4 materiały w kwietniu, tylko wiadomo, premiera części z nich przesunęła się już na miesiąc maj. Między innymi był to wywiad z Maćkiem Dąbrowskim, Człowiekiem Wargą z dupy. Kręciliśmy to jeszcze na Pyrkonie w kwietniu, ale oczywiście premiera była 1 maja, ale o tym powiem w miesięcznicy majowej, ale gdyby kogoś to interesowało, to może sobie zerknąć. I pojawiły się dwa materiały. Między innymi dokończyłem temat numerów promujących trasy koncertowe. Oczywiście na ten moment zakończyłem ten temat, ponieważ być może w przyszłości takie numery się pojawią, jestem tego prawie że pewien, także możecie sprawdzić sobie dokończenie tego materiału. 6 kolejnych numerów promujących trasy koncertowe są na moim kanale. Tam skorzystałem z waszych podpowiedzi, sugestii, uwag. Przyznam, że w tej drugiej części większości tych numerów po prostu nie znałem. O jednym co prawda zapomniałem w poprzedniej części, ale w tej jakby części drugiej totalnie o tych numerach nie wiedziałem. Były to jakby troszeczkę mniejsze trasy, mniej znane, także możecie sobie ten odcinek sprawdzić. Kolejnym materiałem zamieszczonym w kwietniu była oczywiście kolejna Rap Gadanina, 23, w której zaprezentowałem nowy cykl i nowy pomysł na program featuringi na przestrzeni lat. I na pierwszy ogień wziąłem twórczość raperów, których dosyć dobrze znam płytowo, Tede i Gural, i zrobiłem taką zestawienie, jak naprzemiennie pojawiali się na swoich albumach lub na też innych zewnętrznych projektach. Odcinek spotkał się z dosyć fajnym przyjęciem, mam już pomysły na kolejne jakby odcinki tej serii, więc na pewno będą się one ukazywały na kanale regularnie. Możecie sprawdzić pierwszy odcinek, można nazwać pilotażowy, tej właśnie serii. Pewnie sobie pomyślicie, no fajnie, publikowałeś dwa materiały, jeden nakręciłeś i puściłeś go w maju i to wszystko w kwietniu? Naprawdę? To wszystko, na co było ciebie stać? No właśnie, to nie wszystko. Słuchajcie, zacząłem robić regularnie transmisje YouTube'owe. I tyle. Codziennie wieczorem, prawie codziennie, bo było parę przerw, między innymi na Pyrkon, gdzie kręciłem właśnie wywiad z Maćkiem i po prostu na bycie na Pyrkonie lub też na koncerty. Codziennie na moim kanale staram się robić transmisje YouTube'owe, gdzie mówią o nowościach, słuchamy jakichś tam najnowszych singli, teledysków, omawiam różne tam rapowe newsy, plotki, domysły, spekulacje, bify, disy i tak dalej. Gadamy o wszystkim, słuchamy rapu z Polski i nie tylko, aczkolwiek przyznam, że mocną częścią tego programu, że tak powiem, Rap Gadanin Live, bo tak sobie ten program nazwałem, jest słuchanie rapu polskiego i tego bieżącego jakby. Chociaż do klasyków też oczywiście wracamy. Cofamy się czasem też, jak jest jakaś okrągła rocznica wydania danej płyty, także generalnie w kwietniu zacząłem robić te transmisje już na pro, na komputerze, bo pierwotnie robiłem je na Instagramie. Tam oczywiście zasięgi były mniejsze. Potem przyszedłem na jakby nadawanie z telefonu komórkowego, ale to jest bardzo taki dosyć terenowa wersja tych transmisji YouTube'owych. Jeżeli nie macie dostępu do komputera, oczywiście możecie tak robić, ale tam nie ma żadnych możliwości pokazania wam wideo, materiału, dźwięk jest jaki jest, obraz jest jaki jest i tak dalej, i tak dalej. A więc przyszedłem po prostu na nadawanie z komputera. Dzięki prostemu programowi tak naprawdę mogę nadawać już z komputera. Teraz nadaję na 2 ekrany, wygląda to coraz bardziej pro. Program mi się podoba, mam już tak naprawdę stałych widzów i bardzo mnie to cieszy. I też nie ukrywam, że przez te live'y i wywiad z Maćkiem przybyło mi trochę subskrybentów. Kanał powiększył się w ciągu ostatniego miesiąca lub półtorej miesiąca o 1/4 widzów, co mnie bardzo cieszy. Prawdopodobnie wielu z was ogląda mnie ten materiał jako jeden z pierwszych na moim kanale, być może. To zajebiście, te live'y wychodzą codziennie, trwają one 2 godziny czasem, jak naprawdę mam dobry dzień i mam czas na to wszystko, to ciśniemy 4 godziny. Zaliczyłem już pierwszego spontanicznego gościa tak naprawdę na tych live'ach, był nim Julas, który po prostu wpadł tak prawie że bez zapowiedzi i tak dalej, więc dzieje się. Fajnie, że to oglądacie i też, że tak powiem, z racji tego, że jakoś na tym YouTubie kokosów nie zarabiam, uruchomiłem opcję donatowania mnie, mojej, że tak powiem, grubej postaci. Oczywiście nie zbieram na żarcie ani na nowe Nike, tylko na sprzęt. W pierwszej kolejności na mikrofon do tychże live'ów oraz podcastów. Podcasty też na tym kanale się pojawiają. Między innymi kontynuacja numerów koncertowych, promujących trasy koncertowe, to był właśnie podcast. A fity też były podcastem, no właśnie. A to jest akurat wideo. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Delikatnie mówiąc, zintensyfikowałem moje działania na kanale. Codziennie się coś na nim dzieje. Materiały, które dostarczam w formie wywiadów, rap gadaniny czy tych innych cyklów programowych, w tym momencie będą stanowiły pewnie połowę treści na kanale.
a drugą połowę to zdecydowanie są te live'y. Niestety live'ów nie zapisuję, ponieważ prawa autorskie, jeszcze raz prawa autorskie, pół biedy, jeżeli chodzi o polskie wytwórnie, bo tam z nimi zawsze mogę się jakoś mniej lub bardziej porozumieć, ale niestety, jeżeli puścimy sobie jakiś zagraniczny utwór, czy to z USA, czy z Europy, to szybciutko jestem, że tak powiem, dojeżdżany za prawa autorskie, a nie chcę, żeby ten kanał został wsadzony w powietrze, więc po prostu trzeba je oglądać na żywo. Pamiętajcie, stała data tych live'ów to 21:30 codziennie. Jeżeli tego live'u ma nie być lub ma być o godzinie wcześniejszej, informuję was o tym na moich social media. Facebook, Instagram, Snapchat oraz grupa facebookowa Rap Gadanina. Zapiszcie się do tej grupy, ponieważ sami wiecie, jak Facebook ogranicza zasięgi na swoim portalu, więc na grupie dużo łatwiej jest nam się porozumieć, poinformować. Wy wiecie ode mnie, co tam robię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc wszystkie linki do grupy, do moich social media, gdzie informuję was na bieżąco oraz do donate'ów macie pod tym materiałem. I co, widzimy się w kolejnej miesięcznicy majowej. Nowe wywiady nadchodzą, m.in. wywiad z Włodim, kilkoma innymi osobami, nowe cykle na kanale, kontynuacje tych starych oraz codzienne live'y. Będzie się działo, nie śpimy, zwiedzamy, zapierdalamy. Na razie, czołem!